Tak jak do tej pory, cieszę się, że przekaz, który sformułowałem na początku kampanii, oparty na prawdzie, nie na propagandzie, a na prawdzie, oparty na silnej gospodarce Bydgoszczy, opartej na obywatelskości, odbudowaniu dobrych relacji między prezydentem i radnymi, między prezydentem a radą, między prezydentem a mieszkańcami i mój bezpośredni kontakt. To jest chyba to, co zadecydowało. Często chodziłem po osiedlach, rozmawiałem z ludźmi i prawdę mówiąc, po tych rozmowach przeczuwałem, że będzie dobrze. Że aż tak nie chciałem o tym marzyć, ale uważam, że wynik jest bardzo korzystny dla mnie i tylko dopinguję do tego, aby przez te najbliższe 2 tygodnie dać siebie jeszcze więcej. Chciałbym podziękować tym, którzy już na mnie zagłosowali, także tym, którzy mnie poparli. Na pewno taką osobą, która zaryzykowała, bo to jest ryzyko w kampanii wyborczej, deklarować się wprost. Pan Tomasz Golob usiadł koło mnie, wsparł moje działania, nie tylko w zakresie sportu, ale także to było zaufanie mojej osoby. Bardzo chciałbym mu za to serdecznie podziękować. Myślę, że takich osób jest dzisiaj znacznie więcej i cieszę się bardzo. Jeszcze raz podziękowania dla mieszkańców przede wszystkim. Dzięki. Thank you.